nogi do lat krasnoludków będziemy robić z butelek, które ja już pocięłam wcześniej. To jest dół domu, czyli piwnica i pierwsze piętro, a to jest dach. Dzisiaj w Ardzonie Ośrodka Kultury Norwida odbywają się zajęcia kreatywny recykling. Przeznaczone są dla dzieci od 6 do 12 roku życia. Mamy już dosyć sporą grupę, która zdążyła się zebrać od przeszło roku. A mogę teraz tutaj przykleić dach? Teraz? Hasłem naszych zajęć jest nie wyrzucamy, a wykorzystujemy w kreatywny sposób. To znaczy namawiamy dzieciaki do tego, żeby zbierały albo plastikowe butelki, albo rolki po papierach toaletowych, zakrętki, stare gazety, opakowania po produktach. Wszystkie rzeczy, które mogłyby być wyrzucone i które zazwyczaj trafiają do śmietnika, namawiamy dzieciaki, żeby zbierały te rzeczy, żeby przynosiły do nas i później na podstawie tego, co zostanie do nas przyniesione, co też same uzbieramy, wymyślamy, co można by było z tego zrobić. Także na każdych zajęciach temat jest inny. Robiliśmy zwierzęta, robiliśmy pojazdy, robiliśmy samoloty, robiliśmy statki kosmiczne, oceany, potwory morskie, bałwanki i pingwiny. Juleczka, pokaż, jaki śliczny domek zrobiłaś. A ja zabieram kapiny do zniszczenia ten domek. Dzięki tym zajęciom zauważyłyśmy, że dzieci uczą się tego, że należy dbać o środowisko naturalne, że należy też dbać o to, co i w czym kupujemy. Dzieci już myślą o tym na etapie samego kupowania rzeczy, że z tego opakowania można będzie coś wykonać nowego. Największą nagrodą dla nas jest to, że mamy przychodzą i mówią, że ich dziecko nie może się doczekać kolejnych zajęć, ale to nie jedyna nagroda. W tym roku zostaliśmy uhonorowani nagrodą Złotego Słonecznika 2013 przez portal Czas Dzieci. Mała Ardzona Kreatywny Recykling otrzymała tę nagrodę w kategorii logika. Lubię te zajęcia dlatego, że robimy z fajnych rzeczy. Zbudowałam klasnelkę i chatkę. On ma na imię Kombój, a chatka Muchomorek. Zbudowałam domek Magika, pośrodku mieszka Magik. Ten domek nazwałam kolorowy łamacz, a tego siwobrody, bo ma siwą brodę. Od 15 lat jestem dyrektorem ośrodka dla osób dotkniętych przemocą, ale też nie czuję się jako dyrektor. Nie chcę być tu panią, która siedzi za biurkiem, spędzam tylko wtedy czas, kiedy muszę, kiedy wypełniam dokumenty. Dla mnie najważniejsza jest praca z drugim człowiekiem, z człowiekiem bardzo zranionym. I największym sukcesem naszej pracy jest to, że można zatrzymać przemoc, że z osoby uwikłanej w przemoc albo osoby, która jest w kryzysie, która przychodzi tak naprawdę w punkcie zero. Po wielu miesiącach wychodzi ktoś, kto wierzy w siebie, kto zaczyna życie na nowo, kto wie, że nikt nie ma prawa nad nim się znęcać. Nie zdawałam sobie sprawy, że po prostu w takim dołku byłam psychicznym, w takim stanie. Jednej osobie pozwoliłam na takie coś, że po prostu doprowadziła mnie do takiego stanu i fizycznego, i emocjonalnego. Był moment taki, że ja nie panowałam nad swoim życiem, nad swoimi myślami, nad swoimi emocjami. Był taki moment, że zaczęłam i krzyczeć na dzieci. Dzięki Bogu, no, znalazłam pomoc tutaj. Ale to jest to tak, jak z ofiary przemocy łatwo stać się sprawcą przemocy, zwłaszcza tak. W stosunku do dzieci. Wiedziałam, że robię coś źle. No to, żeby ochłonąć, zamykałam się w łazience albo wychodziłam, obeszłam blok na przykład dookoła. Wracałam, uspokajałam się i mogłam dalej funkcjonować, normalnie rozmawiać. Ale pani bez takiej terapii dla osób stosujących przemoc robiła to, co oni powinni zrobić w czasie, kiedy tak, są pełni mocy. Ja nie miałam wtedy żadnej terapii, żadnej pomocy. Ja rodzinie nic nie mówiłam, ja nikt nie mówiłam rodzinie, bo? Bo się wstydziłam. Czego? Nie wiem, że mnie wyśmieją, że mi nie uwierzy przede wszystkim. Przemoc była, jest i będzie. Jeżeli nie będziemy reagowali, to będziemy współuczestniczyli w przemocy. A ja mam takie doświadczenie, że nie reagując na zło, zawsze to zło do nas ze zdwojoną siłą wraca. I lepiej zapobiegać niż leczyć. Zauważmy, bo każde nasze słowo może uratować jedno życie ludzkie. I warto to zrobić. Ja już byłam w takim punkcie, że myślałam, że jeszcze jeden dzień i ja zwariuję po prostu. I dlatego powiedziałam dość. Wstałam rano, powiedziałam dość, nie dam rady więcej, muszę coś zrobić. Nawet jeżeli mi nie uwierzą, to ja powiem. I dla mnie to był plus, że ja się odważyłam, że powiedziałam.
Ja nie ukrywam, że były łzy, był wstyd. Osobowość pani pozwoliła na to, żeby spojrzeć inaczej na życie, bo teraz pani oddycha inaczej, tak? Tak. W tym momencie właśnie rzeczywiście mogę sama o sobie śmiało powiedzieć, jestem silną kobietą. Dałam radę i chciałabym, żeby więcej kobiet było na tym etapie, w tym momencie, co ja jestem i umiało sobie poradzić. Ośrodek dał mi poczucie bezpieczeństwa. To, że mam gdzie na obecną chwilę mieszkać z dziećmi, nie jestem pod mostem, nie tułam się. Tutaj doszłam do siebie przede wszystkim w ośrodku. Mam pomoc bardzo dużą psychologiczną przede wszystkim, więc to jest bardzo duże wsparcie dla takich kobiet jak ja. Pomagają nam na nowo uwierzyć w siebie. Dzięki ośrodkowi stanęłam na nogi. Wiem, na co nie mogę pozwolić, żeby jakakolwiek osoba mogła mnie skrzywdzić, bo przedtem po prostu mnie niszczyli. Nasza pani Iwonka, nasza pani dyrektor, no mogę powiedzieć, że to jest złoty człowiek, bardzo dużo pomaga. Można z każdym problemem do niej iść, zawsze pomoże, zawsze wysłucha, zawsze ma czas. Umie kierować ludźmi, kierować kobietami po takich przejściach, to jest najważniejsze chyba, że umie do nas dotrzeć, umie z nami rozmawiać. Ja nie potrzebuję żadnych podziękowań i laurek. Żadne dyplomy, żadne certyfikaty, żadne pochwały nie dadzą tego, co słowo człowieka. Nie potrzeba dziękuję, wystarczy mi radość i uśmiech i to mi dodaje mocy, bo gdybym tylko czekała na słowo dziękuję, to mogłabym się nie doczekać, to nie miałoby sensu moja praca. Wystarczy mi, że widzę kogoś, kto jest radosny i nic więcej mi nie potrzeba.